Hej, siemanko, wszystkim z tej strony Tanas, a to kolejny odcinek z Farming Simulator 2015 na Knustą Farm, tym razem z Bolkiem. Cześć, witajcie! Jak widzicie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie kosić oto takimi zestawami. Tak, Cat Lexion. Nawet jeszcze takim nie jeździłem, proszę ja ciebie, powiem ci. Dobrze, że akurat to jedno pole zostało i ty sobie zrobisz żniwa, bo jeszcze nie miałeś. A my akurat będziemy mieć to pokoszone i w następnym odcinku będziemy mogli tu coś porobić tak na tych polach. Przydadzą się na pewno. Ty masz drugiego takiego samego, tylko że ty masz na... Jo. Na podwójnych, na bliźniakach z przodu, no tak. No jeszcze i tu dwa... Do odbierania JCB, ładne. Dwa swastraczki. Jo. Jeden mniejszy, i przyczepy... Przyczepy chyba bardzo podobne, bo tam po 56 ton, także myślę, że nam starczą, ale bez zbędnego owijania w bawełnę. Będziemy to nas zasiadaj. Naszą brykę. Dobra, czekaj, ja tu sobie wszystko odpalę, jest. Ile to jedzie? Nie wiem, ciśniemy maksymalnie, czy... 14, czy dawaj. 14, czekaj, to 17, ja muszę ten pomad rzucić, poczekaj. Dobra, wiem, idzie. To nie zapierdziela tym stylem. Czekaj, nie, bo ten pomad... Dobra, jest, 11, 12, ty z tym tempomatem to jest bajka, nie? Dobra, mam 14. Dobra, możemy jechać. U mnie ogólnie Knuston, nie wiem, postaram się, żebyśmy zdążyli to nagrać, zanim się pojadę do Brączka. Także może jeszcze dzisiaj, jak będzie tylko wena, bo już mam do nagrania jeszcze dwa odcinki dzisiaj z farminga, także jeżeli się uda, to jeszcze i trzeci podciągniemy właśnie z tego, z Knuston. Ale to mówię, zobaczymy, czy to się uda. Kurde, dopiero 10%, pojemne to będzie, ty mi się wydaje, że poczekaj, 10... Wiesz, ile tu wchodzi? Ile? 60 ton. O kur... Ja pierdziele. Ja silny teraz w tym momencie. Zasypiemy przyczepę naraz, rozumiesz to? I dobrze. Mamy co? Tymy pole obkuś... Ja pierdziele, takie żniwa to ja bym sobie nagrał. 15% dopiero, to mi się podoba. No, 15 i masz... No bez kitu, wyjdzie... To chyba dobrze powiedziałem, około 60 ton. No, coś po tego. To każdy dobrze, każdy na jedną przyczepę wysypie i git. O Boże, ten debil jedzie. To, a pociąg. Ja myślałem, że mnie wyzywasz. A mnie, a nie ty. Ty załamy jest pod końcówką 20%. Ładnie się bawimy, fajnie tutaj się pogrywa. Jak tam teraz w ogóle z pogodą dzisiaj u ciebie? A u mnie pogoda. Słońce świeci, jest 25 stopni będzie. No duszno jest strasznie, no. Kurde, u ciebie chociaż wczoraj popadało, u mnie w ogóle i tak troszeczkę jestem zawiedziony, bo już za duszno jest, za ciepło, za duszno, za sucho. Takie trzy główne składniki i suszy. Dobra, poczekaj, trzeba jak najszybciej poprzeczniak zrobić z racji tego, żeby tamten debil nie przyjechał. Dobrze, cofaj. Zakręcam, no jedź pierwszy teraz. Jo? Jo. Dobra. Wprawdzie jo, będziesz mnie widział, tak to. No. Dobra, tu trzeba uważać, bo tu kamienie są na tych. Na poprzeczniaka. Na bruździe, poprzeczniaka, na miedzy. Jo. O, tutaj ładnie obkusiłem już przyszedł ciebie. Ile ty jadziesz? O Jezu, ty, zapomniałem. No właśnie. Zapomniałem ten pomad cisnąć. Tak patrzę, kurwa, tak zapierdzia, to mówię, o co mu chodzi, ty. Aj, tu będziecie, o Jezu, poczekaj mi jak, mi jak, bo to lag kupałem. I tak w ogóle, że dzisiaj możemy grać, nie? To, co się działo wczoraj z moim internetem, jeszcze nigdy takiego czegoś nie miałem, że nawet nie mogłem rozmawiać na... Kurwa. Chyba nie jest dobry pomysł, żebym jechał pierwszy. Nie. Musisz wziąć ją, znaczy poczekaj, bo muszę tu... Kurwa w ogóle, a tu Adam siał chyba. Czekaj. Co tam kurwa, to jedziesz ty czy jak? Czekaj. Nie, ja pojadę już tu, dobra. Jak wyjadę to już tu pojadę. I nie wiem co jest z tym internetem, ale już dostałem takiej kurwicy wczoraj, że nawet nie pogadaliśmy ze chłopakami, bo mnie tak wywalało. Strony w ogóle mi się nie ładowało, nigdy tak nie miałem, żeby mi się strona w internecie nie załadowała. Gadałem z nimi, ale strasznie załadowała, później zaraz mnie wywalało. Ani nic upiąć, ani nic nie. Pobrać jeszcze, pobrać coś tam pobierałem. 6 kB na sekundę, czasami 150 i do zera schodziło i 150 i do zera. I tak wiecie, i tak cały czas. Także wczoraj nic nie nagrałem oprócz dobrze typową, chociaż się udało nagrać w jakiś tam sposób. Brączek troszkę miał lagi, ale ważne, że się udało. I tak wam powiem, że no lipa jest totalna z tym internetem, już drugi dzień z rzędu, ani pograć wieczorem w nic, bo w Rocket League miałem 1000 pingu. No, a strzeliłem dwie bramki, MVP dostałem jeszcze, bo dwie obrony, dwie bramki, ja nie wiem jak to zrobiłem, ale dałem radę. No i dzisiaj jakoś od rana było o wiele lepiej, bo już jeden film wrzuciłem, drugi się już wrzucił, także dwa filmy wrzuciłem.
I teraz jeszcze nagrywamy i mówię, a pewnie będzie okej, okay, ale znaczy jest okej, okay, ale nagle są czasami takie spadki co minutę, co trochę jakieś i nie idzie tego ogarnąć. Wiesz co mogę zrobić? Co? Nie ciąć tego i ty byś na wprost. Weź co, ty już nie tnij tego, wyrównaj tylko to. Dobra, wiem gdzie. I będziemy sobie po równości już jeździć. Bo za każdym razem jak mam takiego zawijasa robić, to nie jest to potrzebne. Co, od poniedziałku do szkoły idziesz już, Nygusie? Nie wiem. Nie wiem. Takie stanowcze, nie wiem. Wiem gdzie. Dobra, czekaj. Nie wiemy gdzie jest Brączek, bo poszedł sprzątać pokój ze 3 godziny temu i do tej pory nie wrócił. No. Brączek ma problemy z żołądkiem, dzisiaj już znowu był u lekarza, ale obyło się bez zastrzyków i kurczę... poszedł teraz posprzątać trochę pokój, bo mówię, jak mam przyjechać, no to nie chcę, żebyśmy siedzieli w syfie. Czy ja też dzisiaj nie powiem, wreszcie się wziąłem za posprzątanie pokoju, bo to jakaś kurde masakra była. Wczoraj bym się zabił o butelkę w nocy. Przy okazji znalazłem nawet chipsy. Jak sprzątałem całą paczkę, tak była gdzieś przygnieciona w ogóle. Największy syf był od tego, że od tych kurierów, bo przyszły mi te do GoPro niektóre części, jeszcze takie drobne pozamawiałem. Wszystko to poprzychodziło, od tej kierownicy pudeł. O kurde, poczekaj. Ej, nie rozumiem tego kombajnu, niektóre kombajny biorą ponad i to tak w luj ponad, a ten ma coś takiego, że jest ktoś chyba z 12, bo to... Czekaj. Nie wierzę, na tej kierownicy ciężko idzie wykręcić. Ktoś chyba to są 12-metrowe? 13. Coś chyba tak ledwo tą 12 taką porządną zrobił. I bez kitu wystarczy, że... No, dobra, chuj, nie wracam się po to, bo to idzie kurwa. Dobra, z metce zostawię zakładów i trudno. Bo naprawdę ciężko, bo wystarczy, że lekko wystanie i się omija. Co, też ominąłeś? No mówię, dziwnie jest to zrobione. Zawsze już jestem przyzwyczajony do tych kombajnów, że one po pół metra dalej biorą, jak to było w 13 i też w 15 w wielu kombajnach. A tutaj naprawdę dość bardzo mocno wyskalowany. Te końcówka i początek są za blisko siebie, dalej troszeczkę przesunięte powinny być, ale na jeden odcinek ten kombaj, także nie jest tragicznie. I kurde, dokańczając do tych pudełek, tego wszystkiego miałem taki bałagan w pokoju, że masakra, to wiecie, się rzuciło wtedy, bo to nagrywanie tego, później już się nie chciało tego sprzątać, a to tamto, zawsze coś się pojechało nagrywać, co? Nic. 60%. No ja 70. I ten, bo ty na masz... Na tempomacie jedziesz? Tak. A co tak mi odchodzisz? Ja właśnie... Ja pierdzielę. Wiesz co mam? No bo ten tempomat ma coś takiego, że ja nie mam oddzielnego przycisku do włączania tempomatu, tylko muszę kliknąć. I jak klikam, to często mi poleci o jedną w górę, jedną w dół, nie? Bo wiesz, jak klikasz takie kółeczko, no to wiadomo, gdzieś tam się tam musi przesunąć. I już powoli już tu zwolnić i do 13. Bardziej tak prostuję, można powiedzieć. No to dobrze, to prostuj. Tu już nie ma sensu poprzeczniaka, ja poczekam na ciebie. Akurat zawrócimy się rurami do tego. I kurczę, dzisiaj tak wreszcie posprzątałem, nie całą godzinkę, mówię, i kurze i wszystko, bo strasznie się nakurzyło w pokoju. Wiesz co, może teraz ty trochę poleć pierwszy. Bruna, dziot, urwany hader. Ja co zrobiłeś? Coś zawracał i nawet nie patrzył chyba. I wreszcie tak posprzątałem sobie, także dzisiaj już mam, już od razu inaczej. Kurde, coś się nie da tu kurzeć. Ja nie wiem, czym pokoju mam strasznie, bo strasznie mi się w nim kurzy. Powiem wam tak, i nie wiem czemu. Od nowości tak już jest. Dzień praktycznie, nawet nie, minęły 2-3 godziny, a już kurz widzę na monitorze. Jest straszna masakra. W ostatnio odkurzaczem to z pół godziny wciągałem wszędzie, kłodziłem, tam nie powciągałem. Mówię, takie aż te wszędzie się dwa dni wystarczy, nie odkurzyć czy coś i już się robią te wołki tak zwane, czy nie wiem jak to się to tam nazywa. Ale bo masakra jakaś jest z tym. Komputer, zaraz to do komputera się dostaje, wiecie, później trzeba co trochę od razu czyścić. U braciaka byłem, to mówię, naprawdę u niego raz na tydzień przetrąg kurzy i nie ma takiego czegoś, żeby się kurzyło, a nie wiem, tutaj po prostu od nowości, nie wiem czy to przez to, że to tyle tego remontu było i wszystko i to się tak, nie mam naprawdę zielonego pojęcia, czemu to u mnie się tak kurzy. Jeszcze jak się czasami czegoś nie użytkuje z 2, 3, 4 dni, to naprawdę tak idzie zakurzyć. Czy jak ja w ogóle pojadę do Brączka, ma tu będzie sprzątać, ale może jak nie będę tak, to wiecie. Jedzenia tu znosił i w ogóle wszystkiego i tak wiecie, nie będę tutaj, myślę, że tak później będzie mocno się, bo jak już po prostu wiecie, będzie leżał na tym biurku czy tam nie wiadomo na czymś, to już po prostu zostanie i kit.
A tak to jak się codziennie rusza, to widać po prostu jak słońce czasami świeci, że normalnie multum tego kurzu leci. Nie wiem skąd to się bierze. Kiedyś nie, pewnie z Afryki przychodzi to do nas. Zresztą zaraza ze wschodu. Adam puszcza. 92%. A u ciebie? 84. Marianie? Czekaj, ja szukam. A ile masz ton? 56. O. Dobrze powiedziałem, dobrze obliczyłem. Rura, gdzie jest rura? Nie widzę rury. Wystaw rurę, przycisk numer 10, jeszcze się nie przyzwyczaiłem do końca. Proszę, dojedź Krzysiek. Brawo. A żeś ładnie dojechał. Ja biorę ten zestaw. Dobra, to se ty jedź, wykipuj, nie? No. A ja se jeszcze tutaj... A ja se jeszcze tutaj, wiesz... Dobra. Cofnę, już wjadę ten malutki cypelek, bo akurat mam jeszcze 4%. O, żem pociągi kierownicą do maksa skręcić. W ogóle muszę iść po śrubokręt odkręcić. Czekajcie. Odkręcić gałkę sobie i przesunę ją na bok, bo mnie wkurza jednak na tej górze. Lepiej jakbym miał ją na boku. Dobra, 98, 99. Dobra, jednak nie wezmę na raz tego cypla. Dam radę. Czekaj, się po niego cofnę. Kurna, zasypię cały zestaw tutaj. No tak, bo tak wychodzi. Dobra, czekaj. Może nie do końca, bo tam fullu nie miałem. A tak już widać, że prawie zasypany do pełna. Dobra, trudno, ja jeszcze tutaj kawałek sobie wjadę i jednak będziemy... Patrz, jeszcze taki ciup się fajny robi. Czekaj, zaraz, moment. O ja pier... Dobra, ja już full. Ile? Ty, dobrze mówiłem, że patrz, te nadstawki dać o wiele więcej dało. O, ile tam jest? Bo tam jest 70 chyba coś procent, czy tam 80. O, to sporo. Dobra, jadź sobie. Jadę właśnie. Ja to polecę, zabiorę tu. Zabiorę wam. Właśnie tam. Gdzie jutro? Płynie czas. O skurwysyn. Właśnie fajna ta seria, ja sobie fotocyknę. No. Coś innego troszeczkę. O ja pierdzielę. Ale zmienimy, na pewno zmienimy na jakąś tą mapkę już niedługo. Bo już kilka tam 3-4-5 odcinków zostało nam. Jo. I zmienimy sobie mapkę i też prawdopodobnie będzie to jakaś USA. Chciałbym coś w USA klimacie też. Bo jeszcze nie miałem, a dość fajne maszynki są w internecie. Tylko mapy mi brakuje. Kiedyś się wezmę za taką typową amerykańską mapę. Budynki jakieś ciekawe, fajne się porobi. Te czerwone, takie klimatyczne, żeby to wyglądało. Kurna. Dobra. Ja pierdzielę, jak to nasypane jest na tą przyczepę sypsinę. To jest fajnie to wygląda, nie? Na tą moją to samo, nie? Jest pełna po brzegi. Czekaj, przodek jej zasypie ładnie. No nie żartuj, że moja już pełna. To dosyp tam to moje jeszcze. Jo, moja pełna. Mówię, jednak te burty coś pomogły, dobrze, bo w niektórych przyczepach jest tak, że to nic nie daje. A ty na krzyku jak pojechał daleko. No już. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy ten ciągnik by dał radę z tym. On by go wyrwało, by chyba urwało mu zaczep. No wiem, on ciężko z tym idzie. Spusta nawet ciężko było. On się tak dziwnie, tak mało się rozpędza, nie? No właśnie wiesz, ta moja to jeszcze wiesz, tam ma na tym, na całym tym skręcie, nie? Na przedniej osi ma duży ucisk, a tutaj idzie wszystko pod ciągnik, nie? Dobra, ja już jestem pusty. No ten mój ma tam 200 coś koni, nie? To więc wiesz, ten twój ma 208, to mój trochę więcej. Serio? Ja myślałem, że tylko 300 będzie miało. Serio? No, ale ja obstawiam 300 tutaj. Kwas, myślałem, że więcej, to nie no może jakby to szła, poczekaj, 208 koni. Ten mniejszy, ten co jest pod twoją szczepą, nie? Mhm. Fortunką. Czekaj, ja tu już jakoś pojadę, żebyśmy się ten... Miniem się na spokojnie. No jak nie będę miał lagów, to się miniem. Czekaj. Nie chcę przytrzeć. Pięknie, kurwa, Krzysiek. A żeśmy to zrobili. Tyle lat się w takiej jarach nabito na kusiło. Dobra. Dawaj. Kurna, dziada, żeś ci skosił tu. Będziesz musiał wrócić. Czego? Ja pierdzielę. A ty na maksa brałeś pełny header? Mhm.
Aha, no to zobacz, to jeszcze kawałek jednak zostanie, bo nie będę tak brał, to jeszcze tak akurat się wrócisz. Wrócisz się akurat. A, no tak, dobra. Wiem gdzie. No tu zasypię tego. Kurde, i zawiozę. Niby to pole takie wielkie, ale jak się popieprza 17 na godzinę z takim headerem... Ten widzę zestaw też pełny. Masakra, w 15 minut żeśmy normalnie odcinek nagrali. No. Nie wiem, czy jest sens. Pojedziemy się wysypać, jeszcze ja to dotnę. Pojedzie, żeby dwa zestawy sobie wysypać, ja to dotnę i będziemy kończyć, bo mamy jeszcze... Ja już jadę wysypać właśnie. Mi się wydaje, że... No, że gitara chyba. Skubaniec w miejscu, jak Kubota nawraca. Kurna. Ale idzie. Ciężko. Tu mogę na pełnej cisnąć, bo tu już taki malutki mi został, to... No. Niczym go wciąga. Dobra. Kurna, rady nie daje, Krzysiek. Nie no, trzeba dobroćkę zadzwonić. Kurna, miniaturki porobiłeś tam jakieś, żebym miał czy coś? Ty porobisz, pouczysz się. Jeszcze. Kurna, dziot. Musisz tak robić bardzo ładne. Wiem gdzie. Tobie raz wytłumaczyłem i ty zrozumiałeś, co chodzi Adamowi chyba ze 6 razy i Bolczek mu ze 2 razy jeszcze musiał tłumaczyć. Ale później Adam już też ogarnął, ale i tak jeszcze czasami na szybko widać, że robi niektóre. A na miniaturka, miniaturka trzeba pamiętać, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o filmik. No. Możemy mieć chujowy filmik, a dać dobrą miniaturkę i będą wyświetlenia. Później pokażą to łapki, czy to jest dobry filmik, czy też nie. A możemy mieć możemy mieć zajebisty filmik, a dać ujową miniaturkę i nikt tego nie obejrzy, tak? Więc ja to zawsze, bo my z Brączkiem mamy inaczej. Brączek robi tak, że robi po prostu ładną miniaturkę, że tam tą jakoś, czy tam wiesz, tak jak jakieś ładne ujęcie, nie? Ja zawsze inaczej idę, bo chcę pokazać to, co było na odcinku i zawsze staram się objąć te maszyny wszystkie, na przykład tak jak z tego, z Knustą tutaj z góry, czy coś w tym stylu, nie? Powiedz mi, aha, ja się wiem, jak postawimy, będziemy sypać na dwie przyczepy. No. I ja właśnie Brączek inaczej robi, i ja inaczej robię i u każdego to dość fajnie wygląda. Ja już wracam. No, najfajniej się robi to na Zoomie wszystko, bo wtedy najlepiej to wszystko widać. I najładniejsze miniaturki wychodzą. A ty już ogarnąłeś to, także luzik, easy peasy. Ora, jadziemy. Dobra. Ja już tamten zestaw wezmę. Chciałem bokiem trochę pojechać. O Jezu. Stoi. Na podwórzu. Zobacz jak jadę fajnie. Czekaj, bo ja dopiero tu się próbuję rozpędzić z pola, spróbuję z tym zjechać. Ale czuć tą moc, ja opierdzielę. Dobra, Krzysiek tutaj się wbi pomiędzy i nich dwóch. Patrz jak jadę. Jak to wygląda? W ogóle jaki zestaw jestem silny. Ten mój mniejszy wygląda, o wiele fajniej wygląda ten mój. Kurna, przejdę. Muszę wyłączyć to. No twój jest mniejszy. Ten twój ile ma kołca? 289, czy coś, nie, teraz sprawdzę nawet. A, no to dobra, tak, twój to dobrze, bo myślałem, że ten... Czekaj, teraz sprawdzę. Myślałem, że ten twój będzie miał z 230, 40, tak, to mówię, ciężko miał z tą przyczepą, ale 235. Aha, no to dobrze mówiłem. To jednak troszkę ciężko bym... W realu na pewno bym miał ciężko. Kurna, za przyczepę się wysypuje. No ja idę 25 na godzinę tylko, nie? Na pełnej. Dobra, jadę też odwieźć tego, zostaw ten jeszcze i... Prawie 50% zespany drugi. Już pełny? 50%. To jeszcze raz będę musiał jechać. Ja pierdzielę, my zboża naciurali, ty. Nie, już nie musisz jechać, bo ja mam 50 na przyczepie, aby. Serio? Mhm. Tak się zmieściło? A no i ty, bo ja nie miałem dużo, a ty trochę... No da, też zaś nie mieliśmy 100%. O Jezu! Ja jak mnie popchła przyczepa. O Boże. Ty, ja po hamulcach, nie? Ciągnij go, okej, a przyczepa nie. Pcha dalej. Hamulców przyczepy nie ma. Ja pierdzie, że nie podłączył chyba. Adum ukradł może. Rozładuj, przycisk numer 20. Dobra. Tak było, ładnie. Czekaj, może jaką fotę by pierdylnął. Napierdziel jak na skupie jakimś, ty. Mieć dwa fast tracki to bogactwo. Dobra. Ale mi odbiła kierownica, jak mnie jebła w łapę.
Ała, bo się nie przyzwyczaiłem jeszcze do końca, że ta kierownica odbija. Ojciec tak samo, bo na tamtej mu kiedyś dawałem pojeździć, okej, a tu puścił radę, jak się to, bo myślałem, że się coś urwie przez tej kierownicy. Mówię, jednak to odbijanie. Adam w przyczepie, pa. A już czekaj. Dobra, wyszedł. O kur, poczekaj. Obym zdążył. Zdążyłem cyknąć jaką fotę tam. Dobra. Dobra, ty ładnie, 20 minut, sam raz. No. Jedno pole, kurde, takie pole, żeby w odcinek to naprawdę trzeba umieć. Dobra. To w tym odcinku to chodzi na tyle. Fajne zestawy mieliśmy, kurna, miód malina. Mieliśmy, kurna. W środku też miód malina. No dobra. I był ten pan, o. Gdzieś spierdzielasz? O. Tutaj. Ogoliłeś się? Nie, no, nie pokażę ci. Jak zwykle, nie ogolił się. Pod pachami tyś, nie? Nie, nie patrz na mnie. To Adama ten, sugestia, łapkujcie, subujcie, komentujcie. Jo. I do następnego, na razie, i cześć. Siemano. Cześć.